odbiór techniczny został dokonany. Nie wszystko udało się zrobić ze względu na pogodę, która wyjątkowo nie sprzyjała tego lata wykonywaniu robót drogowych. Nie udało się gambionów ułożyć na przybrzeżach wełny, które miały wzmocnić je, dlatego z powodu wysokiego stanu, który się utrzymuje od długiego czasu już, ta robota zostanie wykonana, mamy nadzieję, na wiosnę, a jeżeli nie, no to latem. Musimy poczekać, aż warunki na to pozwolą i wełna, że tak powiem, jej stan wróci do normalności, bo to, co jest dzisiaj, to normalne nie jest. Inwestycja, jak widać, zakończona, cieszy. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj odtworzyli sobie, jak wyglądało to przed inwestycją, a jak wygląda dzisiaj, to jest wyraźna różnica. Bardzo poprawi się bezpieczeństwo na ulicy Sanatoryjnej, szczególnie w tym miejscu, w którym stoimy, czyli na moście przez Wełnę, gdzie dodatkowa kładka umożliwi bezpieczne poruszanie się zarówno rowerzystów, jak i pieszych, czy biegających, czy uprawiających inne sporty w obornikach, a takich przecież nie brakuje. Cała inwestycja kosztowała nas, cały projekt kosztował niespełna 5 200 000, z czego możemy podzielić jakby na dwie części. Pierwsza część to ulica Sanatoryjna z kładką, to 4 600 000 i te roboty były wykonane razem z gminą Oborniki. Tu dostaliśmy dofinansowanie w 50% z programu przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Natomiast jest część, którą wykonała tylko gmina Oborniki w kwocie około 600 tysięcy. Jest to piękna pętla autobusowa, skończy się wreszcie problem z przystankiem w Kowanówku i droga, która jeszcze chyba nie ma nazwy, odchodzi od Sanatoryjnej, taki kawałeczek tam bodajże 100 czy 150 metrów. Za te prace gmina zapłaciła sama, natomiast za główny, czyli za kładkę, za te prace, które kosztowały 4 600 000, to równo zapłaciliśmy po 25%, a dostaliśmy od wojewody 50%. To, że została przy tej drodze została wykonana nawierzchnia, ścieżka rowerowa, chodnik dla pieszych oraz kanalizacja deszczowa przy ulicy Sanatoryjnej, przy ulicy Kluszczowej.